Witajcie moi drodzy, dzień dobry, witam was serdecznie. Dzisiaj krótki live, ale z miejsca pracy. Musicie mi wybaczyć. Nie za dużo jest niestety czasu, pracując praktycznie większość dnia. Wracając do domu wieczorem, zmęczony. Księga Ezechiela na razie jest odłożona na później. Zrobiliśmy pierwszych 12 rozdziałów, do tego wrócimy, bo Księga Ezechiela jest bardzo ważną księgą, bardzo wartościową księgą proroczą, by ją znać i wyłożyć. Moi drodzy, ten krótki live jednak ma związek jak gdyby z moim cyklem postów na Facebooku o piekle i chciałem na kilka rzeczy tutaj zwrócić uwagę. Nie ma takiej możliwości, by w dzisiejszym świecie obalić fałszywe doktryny, by obalić całe zgrupowanie religijne. W sensie Kościół katolicki będzie trwał aż do przyjścia Pana, Świadkowie Jehowy, Adwentyści, protestanci, nie ma żadnej różnicy, będą trwali w różnych oczywiście swoich odłamach, będą trwali aż do przyjścia Pana. Specjalnie mówię również o protestantach, bo ja traktuję po moich 5 latach pójścia za Panem, traktuję Kościół protestancki jako religię, tak samo jak katolicy, jak Świadkowie Jehowy. Dlaczego? Bo nieprawdą jest, że jedynie Świadkowie Jehowy na przykład stosują ostracyzm, czyli że jeżeli się nie zgodzisz z jakąś nauką, jesteś na marginesie. Protestanci robią dokładnie to samo. I mówię to w kontekście właśnie nauki o piekle. Jak dobrze wiecie, nigdzie mnie nie znajdziecie na żadnym forum, na żadnych grupach, żebym gdzieś wchodził i ludzi na siłę uszczęśliwiał i wciskał im inne, w cudzysłowie, nauki niż te, które oni chcą wierzyć. Ja głoszę na swoim profilu, nigdzie więcej. I tutaj kilka takich kwestii, których zauważam, chciałem podkreślić. Głosząc naukę o tym, że piekło jako miejsce wiecznych mąk, nie głoszę własną naukę. Głoszę to, co mówi Słowo Boże. I zaraz ktoś powie, tak, 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 to jest dowolna interpretacja, każdy tak mówi. A więc jeżeli stosujemy jakikolwiek dogmat, doktrynę, ona musi mieć tak zwane ręce i nogi. Musi być pokładana od A do Z. Postarałem się aż o 15 postów. W dniu dzisiejszym jest ich 5. Każdy dzień jest doładowany kolejny, aż do 15 postów, by odpowiedzieć na kwestię, przyjrzeć się kwestii piekłu właśnie od A do Z. Czyli 2 pierwsze posty, piekło numer 1, część pierwsza, część druga, zrobiłem na temat duszy. Co Biblia mówi na temat duszy? Bo żebyśmy w ogóle zaczęli rozmawiać o tym, czy istnieje miejsce wiecznych mąk, gdzie człowiek po śmierci się męczy, trzeba właśnie zacząć od tego, czy człowiek żyje po śmierci. Czy mamy jakąś część wewnątrz, która żyje? Czyli jesteśmy, uwaga, nieśmiertelni. Bardzo ciekawa rzecz, że wiele osób przychodzi, na przykład przyszło pod moją zapowiedź tych postów, oczywiście wyzywając mnie, wymyślając mi tam różne rzeczy i tak dalej, że nie jestem podporządkowany, żeby iść do jakiegoś zboru, żeby mnie tam poustawiali. Okay? Czyli nikt nie odnosi się merytorycznie do treści biblijnej, którą dajesz, na przykład to sam początek, stwarzanie Adama. Bóg ulepił człowieka, jego ciało z prochu ziemi, o tym czytamy. Tchnął w jego nozdrza dech życia i uwaga, człowiek stał się duszą żyjącą. Tak samo nazywa Biblia zwierzęta również duszami. Kaznodzieja mówił nam, że w śmierci nie ma żadnej różnicy pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem. Dusza jest żywym organizmem, ok? Ty jesteś duszą, jeżeli ożywił cię Duch Boży, jego tchnienie. Zwierzę jest duszą. I tak samo jak zwierzę, jego dusza nie żyje po śmierci, tak ty nie żyjesz po śmierci. W co wierzą protestanci? W co wierzą katolicy i inni? Moi drodzy, to trzeba bardzo wyraźnie podkreślić. Wierzą w ponowne wcielenie dusz. Tak? To nie jest zmartwychwstanie. Jeszcze raz. Jeżeli ty żyjesz po śmierci jako dusza, to biblijna nauka o zmartwychwstaniu upada. Dlatego, że nie możesz zmartwychwstać, bo żyjesz jako inna forma, żyjesz jako dusza, a więc potrzebujesz wcielenia
się ponowne w ciało, ale ty wciąż żyjesz. Ok? Natomiast zmartwychwstanie mówi nam o śmierci. Umierasz, nie ma cię. I Bóg cię zmartwychwzbudza takiego samego, jakim byłeś. Bóg jest Bogiem. Bóg ma tą właściwość, że może zmartwychwzbudzić kogoś, kto umarł 10 minut temu, że nie musi mu dać, powiedzmy, nowego ciała, ale może zmartwychwzbudzić kogoś, kto umarł 6 tysięcy lat temu. Odtworzyć go w ten sam sposób, jak Adama. Nie będzie to klon, będzie to ta sama osoba. Tylko Bóg to potrafi. To jest zmartwychwstanie. Natomiast wierzenie, że dusze żyją w niebie i będą zmartwychwzbudzone w ciałach, nie jest nauką zmartwychwstania, jest nauką ponownego wcielenia, czyli ubrania w ciało duszy. To nie jest zmartwychwstanie. To jest wcielenie duszy. To trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć. Zmartwychwstanie jest, tak jak mówi słowo, z martwych wstanie. Tak, Biblia, Księga Kaznodziei i wiele innych fragmentów mówi nam, że nie ma nic po śmierci, nie ma zdolności, nie ma chwalenia Boga, nie ma myśli, mądrości, nie ma żadnego działania. A więc wszystko, co chcesz zrobić, zrób, póki żyjesz, bo później już nic nie zrobisz, tak? Dlatego nie można się nawrócić po śmierci. Dlatego czyściec nie jest prawdą. Dlatego też, jeżeli dusze umierają i wszyscy czekają na zmartwychwstanie, to upada wiele fałszywych nauk, jak kult maryjny, kult świętych, bo choćby ktoś nawet uważał, że można się do nich modlić, no to oni nie żyją. Także tutaj jest cały sens. W ogóle, kto odwiedza swoją rodzinę, jeżeli ktoś idzie do medium spirytystycznego i tak dalej, Bóg o tym przestrzegał, dlatego że nie jest to kontakt z ze zmarłymi duszami, tylko właśnie kontakt z demonami, które się podszywają. No i praktycznie później zostają w życiu takiego człowieka, mogą go w różny sposób nękać, ale to już jest inna kwestia. Kolejne kwestie: Szeol, Hades, Gehenna, Jezioro Ognia. Te kwestie trzeba wyjaśnić, co Biblia mówi o Szeolu i Hadesie. Czy to jest piekło? Skąd pochodzi słowo piekło? Bo dla wielu, jeżeli nie wiecie, słowo piekło nie istnieje w Biblii. Oczywiście w Twoim przykładzie przeczytasz, jak to nie jest piekło. Oczywiście, że jest, ale ono jest tam sztucznie włożone. Nie ma takiego słowa piekło. Jest albo hebrajski Szeol, albo grecki Hades. Mamy również określenia w Nowym Testamencie Gehenna, Jezioro Ognia. Nie ma piekło. Jest to platoniczne, greckie słowo, pochodne właśnie od tych wielkich myślicieli. Zresztą słowo piekło i męki po śmierci istnieją w każdej religii, tak? A swoimi korzeniami sięgają gdzie? Do Babilonu. A więc to nie jest tak, że chrześcijaństwo w swojej dużej mierze głosi o piekle jako miejscu mąk, wiecznych mąk, ale w każdej religii jest, znajdziecie to samo. Życie wieczne jest w Jezusie Chrystusie. O tym głosi nam Biblia, mówiąc, że jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał po śmierci, to nasza wiara jest daremna, bo wszyscy poumierali i na tym się wszystko kończy. No właśnie, wszyscy poumierali, a Chrystus, jeśli nie zmartwychwstał, czy rozumiemy te słowa? Zmartwychwstanie, a wcielenie dusz. Śmierć, Chrystus przyjął śmierć na siebie za nas. Był w grobie 3 dni, 3 noce, wypełniając proroctwo, że ma być martwy w grobie 3 dni, 3 noce. Nigdzie wcześniej nie był, aż po 3 dniach, 3 nocach zbudził go Duch Święty. Tak? I w tymże duchu poszedł zwiastować to, co uczynił. Ale komu? To znowu słowa Piotra. Nie duszom, ale duchom, które za czasów Noego zbłądziły. Potwierdza to Piotr w 2 swoich rozdziałach, a Juda to również podkreśla, że chodzi o aniołów, które zstąpiły na ziemię, przybierając postać ludzką, człowieka, mężczyzny, i współżyli z kobietami, płodzili im dzieci, a te dzieci to nefilim, olbrzymi. Tak? To te duchy, ci aniołowie, ci demoni zostały spętane w tak zwanej otchłani. Jest to miejsce, które jest całkowicie odosobnione. Tam zostanie wrzucony na 1000 lat królestwa mesjańskiego szatan i reszta demonów, czyli bez wpływu na świat zewnętrzny. I to im Chrystus poszedł ogłosić swój czyn i przybliżenie się ich sądu. Nie żadnym duszom, które tam były, nie wyjął żadnych dusz z piekła i tak dalej, i tak dalej. Biblia sama w sobie to tłumaczy. Chciałem zachęcić do tego, byś zaczął naukę o piekle od początku. Jeżeli chcesz, zachęcam do moich postów, a więc kwestia duszy, potem Szeol, Hades, Gehenna, Jezioro Ognia, co oznaczają w związku z tym opisane męczarnie, czy Boga ci Łazarz to przypowieść,
jak wiele z innych, które Chrystus podał, czy nauka ścisła. A więc trzeba wszystko zacząć od początku. Nie można zacząć czytać książki od połowy, tak samo nie można czytać Biblii od połowy, by mieć pełny obraz tego, czego ona naucza. Wiele osób przychodzi pod moje posty, bardzo protestanci. Nie wiem, jakiego słowa użyć. Chamsko, pogardliwie. Przyszło dwóch pastorów. Pierwszy, który przyszedł, oczywiście mówi, że tam nie ma co w ogóle tutaj brać w tym udziału, bo to Świadkowie Jehowy albo adwentyści, adoratorzy Ellen White. Drugi chyba przedwczoraj czy przedwczoraj mi napisał, że wiara w piekło, a więc tak, jest wypisane o duszy, wszystko i tak dalej, żadnego merytorycznego odniesienia się do tego, co mówi Biblia, nie ja. Jeszcze raz ja podkreślam, wszystko jest oparte na Słowie Bożym, to nie piszę ja i dodaję jeden werset, ok? Wszystko jest gruntownie podparte Słowem Bożym, a więc dusza, że człowiek jest duszą, że zwierzęta są duszą, Ezechiela 18,4, dusza, która grzeszy, ta umrze. Izajasza 33 rozdział mówi, że Chrystus wydał swoją duszę na śmierć za nas. I to jest proste, by to zrozumieć, biorąc całość Pisma Świętego. Czyli Chrystus oddał swoje życie, dusza jest życiem, duszą jest każda osoba cielesna, która żyje, jest duszą, zwierzę i człowiek, tak jak mówiliśmy. To trzeba wszystko zgłębić. Jeżeli wyszłeś z Kościoła katolickiego, byłeś Świadkiem Jehowy, adwentystą, jakkolwiek, to nie znaczy teraz, że nie wiem, stanie się protestantem, jest wszystko ok. To jest wciąż religia, musisz badać ich nauki. Wiele ludzi właśnie, gdy już wchodzi, powiedzmy, w protestantyzm, na tym kończy, bo się boi znowu utraty wszystkiego, bo przecież straciliśmy nasze rodziny, tak? No i ta osoba, ale no niestety, to nie jest przejście z ławki do ławki, to nie jest przejście z religii do religii, ty masz wszystko badać. Przecież zapowiedzieli nam odstępstwo, fałszywe nauki, zarówno Pan Jezus, trzykrotnie w Mateusza 24 rozdziale, jak i apostołowie. Na wszystko trzeba uważać. To, że pastor coś mówi, to nie jest... Widzicie, katolicy mówią, jak pastor mówi, jak ksiądz mówi, to jest prawda, nie? Ja nie muszę znać, on mówi. Częstokroć w protestantyzmie jest to samo. Bo pastor tak mówi i tysiące innych, miliony innych protestantów. Zobacz, ile nas jest, tak? Ten pastor, który wczoraj przyszedł, mi mówi właśnie, że nauka o piekle jest prawdziwa, dlatego, że jest to tak nauczane w kościele, nie wiem w jakim, ale skoro mianował się pastorem, no to chyba protestanckim, który istnieje już od setek lat. Więc to daje jako dowód, że to jest prawdziwe. Żadnego odniesienia się do treści biblijnej, do tego, co zostało powiedziane biblijne w Biblii w poście. No to my mamy na przykład Kościół katolicki, który trwa dużo więcej. Czy jest prawdziwy? Oczywiście, że nie. Na jakiej podstawie? Na podstawie Biblii. Wcześniej mamy Żydów, którzy byli narodem wybranym przez tysiące lat, do których przyszedł Jezus Chrystus. Został odrzucony naród izraelski, już nie ma Żyda ani Greka, więc wszyscy, zarówno z Żydów i z pogan, którzy się nawrócą do Chrystusa, są Jego wybranymi, a nie już naród. Tak, ale wiemy też o proroctwach nawróceniu resztki tego narodu w czasie Wielkiego Ucisku. To już głębsze kwestie. Ale sam naród izraelski, gdy przyszedł do nich Chrystus, mówili mu, nie słuchają go dlatego, że mają za ojca Abrahama, mają prawo mojżeszowe, mają swoją tradycję. Chrystus powiedział, że dla waszych tradycji unieważniliście Słowo Boże. No właśnie. O czym my mówimy? Cały czas tradycja ma się bardzo dobrze, zarówno w katolicyzmie, jak i w protestantyzmie. Tam, uwaga, nie możesz się sprzeciwić. Nie możesz. Nieważne, że wypiszesz, pokażesz setki wersetów. Ty się masz podporządkować, bo to jest święty Kościół. Mam swoje tradycje, wiele mężów wiary i tak dalej. Czy to jest wyznacznikiem, czy wyznacznikiem jest Słowo Boże? Szła kobieta pod post, która napisała, że po co się tym zajmujecie? Wystarczy głosić, że tylko zbawienie jest w Jezusie Chrystusie. Oczywiście zbawienie jest tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie. Ale ten sam Jezus Chrystus powiedział, że w dniu, kiedy przyjdzie, nie każdy, kto mówi do mnie, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, ale ten, który spełnia wolę mego Ojca. Z tego wynika bardzo ważna prawda, że wiele osób będzie uważać Chrystusa za Mesjasza, bo powiedzą mu Panie, Panie. I co więcej, w Jego imię będą
czynić rzekome cuda, o których mówi Chrystus. Uzdrawiać, wypędzać demony. A Chrystus mówi, idźcie precz, nigdy was nie znałem. Czy to znowu nie otwiera oczy, że te rzeczy wcale nie są wyznacznikiem tego, czy coś jest prawdą, czy nie? W katolicyzmie mamy również rzekome cuda, płaczące figury, obrazy, jakieś przykłady zmartwychwzbudzenia, uzdrowienia itd., itd. Czy to jest dowodem prawdy? Co mieliśmy na dworze egipskim, kiedy przyszedł Mojżesz, rzucił swoją laskę, która się zamieniła w węża? Czarnoksiężnicy zrobili to samo. To nie jest wyznacznik. Jednak ogromnym zwiedzeniem jest właśnie to, że ludzie idą za wizualnością. Chcą być uzdrowieni, chcą widzieć cuda. To im wystarczy. Śpiewać, unoszenia emocjonalne. Byli na uwielbieniu, pośpiewali 2 godziny, a całe zgromadzenie trwało 2,5 godziny. 2 godziny śpiewali, 0,5 godziny mówili o Jezusie. 30 lat później wciąż wiedzą to samo, co wiedzieli 30 lat wcześniej. Nie rozwijają się duchowo absolutnie nic. Zapytałem tą kobietę, czy potrafi, powiedziała mi, że 30 lat czyta Biblię. Pisałem więc, co na temat duszy mówi Biblia. Chciała, że mi nie powie, bo się nie będzie kłócić. A więc nie potrafiła jednego wersetu użyć, by podkreślić, co się dzieje z człowiekiem po śmierci. Czy dusza jest czymś nieśmiertelnym? Rozumiecie? Inna kobieta twierdzi po 30 latach czytania Biblii, bo to nie jest studiowanie, czytania Biblii, że jej pies pójdzie do nieba, który umarł, jest w niebie. No bo przecież Pan wie i da i tak dalej. To są ludzie, którzy trwają w tym samym miejscu, którzy się nie rozwijają, przechodzą z religii do religii i jest im wygodnie. Jestem zbawiony, zbawiona, nic więcej nie trzeba robić. Skoro więc w Chrystusie zbawienie nie trzeba nic więcej głosić, to dlaczego mówisz katolikom o bałwochwalstwie? Dlaczego mówisz o kulcie maryjnym? Nie lepiej się połączyć wszyscy za rączki i śpiewać kumbaja, bo wszyscy przecież Świadkowie Jehowy wierzą w Mesjasza jako Jezusa Chrystusa. Adwentyści to samo, katolicy to samo, protestanci to samo i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego się nie złączymy, nie złapiemy się za rączki? Dlatego, że jest to ohydny, paskudny ekumenizm. Dlatego każda nauka musi się zgadzać ze Słowem Bożym. Berejczycy byli pochwaleni w Biblii za to, że codziennie badali z Pisma, czy tak się rzeczy mają. Jana 17,3 Chrystus powiedział, a to jest życie wieczne, poznawanie Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga oraz tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Kim jest Twój Bóg? Jakiego Boga głosisz, jeżeli piekło nie jest ważne? Jeżeli piekło nie jest ważne, to albo Bóg jest krwiożerczą bestią, która smaży na wieki wieczne dusze, zarówno dzieci, jak i dorosłych, na wieki wieków. Twojego dziadka, babcię, może matkę, ojca, może syna, córkę, którzy nie poszli za Chrystusem. Będzie ich męczył na wieki wieków. I nieśmiertelnego robaka jeszcze tam wrzuca, że nie tylko dusze są nieśmiertelne, ale jeszcze robaki. Czy to jest Twój Bóg? Takiego Boga głosisz, czyli nie jest to ważne? Nauka o piekle nie jest ważna? Czy jest ważna? Co jest ważne za tym? Tylko zbawienie w Jezusie Chrystusie na tym koniec? To jest podstawa, o której pisze Paweł, że nie musimy wracać już do podstaw. Tak? Wiemy, o czym jest Ewangelia, ale co dalej? Chrystus powiedział, idźcie, chrzcijcie ludzi w imię Ojca, Syna, Ducha Świętego, nauczając ich wszystkiego, co wam przykazałem. A to nie tylko to, co mówił Chrystus, ale to, co mówili apostołowie, których powołał na tą pozycję. Zbory rosły, bo były w nauce apostolskiej i proroczej. Po co Bóg dał nam Biblię, jeżeli ty ją dla ciebie nie jest ważna? Dla ciebie jest ważne tylko to, że zbawienie jest w Chrystusie. To po co Bóg dał ci Biblię? Dlatego tak wiele idzie do jakichś kościołów chwały, mocy, bo nie mają rozeznania duchowego. Są biedni duchowo, bo nikt ich nie uczy prawdy. Gdyby były zdrowe zbory, od razu by było wiadomo. Dlatego idą, parzą się. W sensie przenośnym muszą się sparzyć, by zobaczyć, w co weszli. Ale niektórzy, widząc to, pozostają. Tu jest problem. Więc tak, bardzo ważne jest nauczanie i pokazywanie, co Biblia mówi na temat każdej kwestii, a tym bardziej, jeżeli dotyczy ona samego Boga, bo piekło trafia w samego Boga. Albo męczy człowieka na wieki, albo po prostu on jest źródłem życia. Jeżeli nie chcesz przy nim pozostać, nie uznajesz ofiary Jezusa, to umrzesz, bo w nim jest życie. Czyli tak Adam i Ewa umarli, tak zwierzęta umierają, nie mają powrotu, tak samo ty umrzesz na wieki drugą śmiercią, czyli jezioro ognia. Będziemy jeszcze dogłębniej tłumaczyć.
druga śmierć. Z pierwszej śmierci wszyscy mają zmartwychwstanie, wszyscy ludzie. Sprawiedliwi do życia wiecznego w ciałach uwielbionych. Niesprawiedliwi w ciałach cielesnych na sąd przed wielkim białym tronem po tysiącletnim królestwie mesjańskim. Natomiast po tym drugim sądzie, gdy zostaną negatywnie osądzeni, wracają do śmierci, do jeziora ognia. To jest druga śmierć. Dlaczego druga? No bo już raz byli martwi, czekali na zmartwychwstanie. Tak, był sąd, powiedziano im, że no, po tym wszystkim nie zasługujecie na życie. Wciąż jesteście daleko od mojego syna i tak dalej. Więc czeka was druga śmierć. Druga śmierć to ta śmierć, z której nie ma zmartwychwstania po prostu. To jest jedyna różnica w porównaniu do ludzi, którzy dzisiaj umarli, że zostaną zmartwychwzbudzeni, ale z drugiej śmierci już nie ma zmartwychwstania. Przepadają na wieki. To jest wieczne potępienie. Nikt nie zabiera wiecznego potępienia z ziemi. Z Biblii, przepraszam. Jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, albo wieczne potępienie, odcięcie od źródła życia, czyli utrata życia. Z prochu powstałeś, w proch się obrócisz. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Muszę wracać do pracy. Jedynie do tego zachęcam, bo nie zmienisz religii, nie zmienisz protestantów, nie zmienisz katolicyzmu, Świadków Jehowy, Adwentystów i tak dalej. Nie obalisz. Z jednostkami da się rozmawiać. Jednostki, niektóre wciąż są wyczulone na to, co mówi Słowo Boże. Co tak naprawdę naucza Słowo Boże? Nie zaczynaj od czytania od środka Biblii, że ci idą na potępienie do ognia wiecznego i tak dalej. Będą męczeni tam dzień i w nocy. To coś oznacza. Zacznij od początku. Czy istnieje nieśmiertelna dusza, która żyje po śmierci? Jeżeli nie, no to wszystko zmienia swój charakter. To trzeba wyjaśnić teraz te określenia. Skoro nie ma życia po śmierci i dusza umiera i czeka człowiek na zmartwychwstanie, w sensie nie czeka, gdzieś tam stoi, albo jego dusza, albo duch jest zawieszony i on śpi w próżni, nie ma go. Bóg, gdy zmartwychwzbudza, odtwarza go w swojej pamięci. Jest to ten sam człowiek, choćby mógł, tak jeszcze raz, już nie żyć 6 tysięcy lat. Tylko Bóg ma tą właściwość z martwych wzbudzić, nie z duszy wcielić w ciało. To jest jeszcze raz ponowne wcielenie dusz, a nie zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie jest powstaniem ze stanu śmierci. Wiele dobrego, moi drodzy. Pozostańcie w Panu naszym Jezusie Chrystusie.